Siemanko, tutaj Maciek Gęby 40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GMP podsumowuje. Dobra, jaka piosenka na dziś? Dzisiaj wam polecę piosenkę Black Sabbath z płyty Map Rules z 81 roku i będzie to tytułowy traczek The Map Rules. Traczek jest bardzo epicki, teraz z moimi kumplami go gramy i gramy po prostu tak, on jest zawalisty. Także dzisiaj wam to polecę, no i będziecie ten traczek słyszeć, właściwie instrumental do tego traczku, będziecie słyszeć przez cały odcinek. Informacji tak naprawdę dla was nie mam, także przejdźmy do tego, co zdobyłem. Zacznijmy od gier. O kilku grach wam mówiłem, ponieważ mówiłem, że kupiłem Call of Duty 3 na PS2 oraz Call of Duty Big Red 1, ale także kupiłem Medal of Honor European Assault. Niestety jest mały problem, ponieważ tutaj jak z tyłu jest napisane Einsatz der Helden, Einsatz der Heere. Niestety gra jest tylko po niemiecku, także może być problem, ale spróbuję też złapać grę po angielsku, bo szczerze nie chciałbym grać Amerykaninami i słyszeć, jak Amerykanie rozmawiają po niemiecku. Strajk kijowy. Oprócz tego jeszcze doszedł konflikt Desert Storm. Dobra, jeszcze co zdobyłem z muzyki. Z muzyki zdobyłem album Envila z 2000 roku, Plenty of Power. Album jest naprawdę bardzo epicki, naprawdę wam go polecam. I dostałem go w miarę tanie, bo tak sobie patrzycie, o, praktycznie co odcinek Envil jakiś. Po prostu teraz jakoś mi się trafiają właśnie oferty, gdzie płyty Envila są bardzo tanie, także łapię takie okazje. No i dwie płyty Foreignera, czwóreczka, bardzo sławna płyta i chyba najlepsza płyta Foreignera. Bardzo trudno ją trafić właśnie w wersji CD, a mi się udało. I jeszcze ich najnowsza płyta, chociaż już nie z Lugramem, Cancel Down. No ciekawe, jeszcze tej płyty nie słuchałem, ale myślę, że warto. No i jeszcze troszkę singli. Single, bo były tanio po pierwsze, a po drugie kiedyś na pewno będą miały wartość kolekcjonerską, po trzecie te zespoły albo w miarę lubię, albo bardzo lubię. Zaczniemy od Europe. Tak, to jest ten Europe. Tutaj jest ich pierwszy single, Rock the Night. Przesławne Final Countdown. I Carry. To są bodajże wszystkie single właśnie z albumu Final Countdown, który jest naprawdę bardzo epicki. Dalej. Twisted Sister, I am amazed. You can't stop rocking roll z 83. Crazy, Crazy Nights w wykonaniu Kissa. Naprawdę bardzo epicka piosenka, naprawdę polecam posłuchać. Tak, bo właśnie nie muszę przeczytać, bo tak go wałkowałem. Weird Al Yankovic i jego Fat, parodia Michael Jacksona Bad. Dwa single bez okładek. To jest Judas Priest, United. Przyda się do Rock'n'Roll GMP. Oraz tego po prostu, od tego się zaczęło, że znalazłem ten single. Quiet Riot, Come and Feel the Noise. Szkoda, że nie ma okładki, ale single jest za piątek. No i dobrze, nie będę już was męczył, co ja dostałem, czego nie dostałem, bo to jest mniej ważne. Ważniejsze są pytania, które zostały mi z tamtego tygodnia oraz najnowsze pytania. Znów mam nadzieję, że odpowiem na jak największą ilość. Okej, okay, a więc przez ten tydzień przesłałem 14 filmów. Liczba widzów na dziś to 1550, liczba wyświetleń na dziś to 437733, a liczba lajków na Facebooku to 166. Przejdźmy do Analytics. Okej, okay, a więc przez ten tydzień nabiliście mi 3331 wyświetleń, jest to 36% mniej w porównaniu z poprzednim tygodniem, ale myślę, że to było generalnie spowodowane tym limitem 15 minut i to, że muszę partować te filmy. No, so sorry, niestety. Tak wyszło. 7 dni i 13 godzin oglądania minus 39%, ocen pozytywnych 84%, 60 komentarzy, 4 dane ulubione, co ciekawe, i 6 subskrypcji więcej. W porównaniu do poprzednich tygodni to jest troszkę mało, aczkolwiek no fajnie, że ktoś przyszedł. Tak mogę powiedzieć. Najpopularniejsze filmy to podsumowanie ostatnie, pierwszy odcinek Kolinka, Skin Magi, pierwszy odcinek World War II Normandy, drugi odcinek Wolfa z PSA, pierwszy odcinek TT3. Drugi odcinek Normandii, Płomienna Ruczka, ostatni odcinek Far Cry, pierwszy odcinek od Kasika, tutaj oceny. Pach, 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 pach. Tu Maciej już nie będę gadał, bo żeby to było jak najszybciej ulubione. Pach, tu i tu, tu. A tu było usunięte. Bo tu było one by one, tak? Nie, tu były, a tu były usunięte, dobra. I tu macie te filmiki, to jest podsumowanie, Mirror's Action, 1:1 dla Wolfika, pierwszy odcinek. Komentarze, jak to się rozłożyło, tutaj było dużo, a tutaj już mniej. No i tu macie rozpiskę komentarzy, subskrypcje, 14:8. No, mało ludzi przyszło, szczerze powiedziawszy, no ale ważne, że ktoś przyszedł i ktoś został dla mnie, także dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że nadal ze mną jesteście. I jest to za pierwszy odcinek od Klasika, za szpicę z Game the Game, za czwarty odcinek od Klasika, za Skin Duśki, za trzeci odcinek Teorii Spisku, za polecony kanał 7:7 przez kanał i pierwszy odcinek World War II Normandy. No i jeszcze tutaj,
No tutaj się dużo nie zmieniło, 90% czy 2700 wyświetleń od chłopaków i 290 od dziewczyn, tym razem jeden ładny, piękny słupek. Także przejdźmy już do pytań. Co uważasz o aferze z utworem Star Wars to Heaven? Czy ty też uważasz, że metalowe zespoły ukrywają tajne treści w swoich piosenkach od tyłu? Niech Rocker się też w tej sprawie wypowie. Cóż, słyszałem o tej sprawie, ale nie słyszałem o piosence Star Wars to Heaven. Słyszałem o piosence Stairway to Heaven Led Zeppelinów z płyty Led Zeppelin 4, która jest naprawdę bardzo epicką baladą i naprawdę wam polecam posłuchać. A odnośnie do afery, to było wywołane jakoś w latach 80., jakoś w 83-84. I to był jakiś głostek, że o, heavy metal to zło, trzeba tego zakazać. No i w związku z tym toczyła się wielka debata przeciwko temu gościowi, gościu kontra metale. No i między innymi na YouTubie możecie sobie wpisać Dee Snider in Senate, czy jakoś tak, że Dee Snider tam bronił metalu w Senacie. I w ogóle była taka akcja, no i między innymi wynikiem tego mamy te wszystkie znaczki parental advisory, coś tam, te wulgarne słowa, etc. I to jest z tego wyniku. Co ja o tym sądzę? Po jakiego wała metale, ja rozumiem tam jakieś power metale, co w ogóle, to nie muszę nawet nagrać tego tyłu, bo często też, może nie power, satan metale, black metale, etc. To mogą sobie od razu walić prosto z mostu. Właśnie, metale generalnie w swoich piosenkach walą prosto z mostu, co chcą powiedzieć. Dlaczego więc by mieli jeszcze specjalnie tak to mówić, żeby od tyłu jeszcze to brzmiało jak jakaś piosenka satanistyczna, bez sensu. Dobra, ja myślę, że wyczerpałem temat, teraz czas na Rockera. Powiem tyle, gówno prawda. Ja jako metal, który również pisze teksty, nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby pisać tekst tak, żeby od tyłu brzmiał on jakoś satanistycznie. Jak powiedział przed chwilą Maciek, co trudno się z nim nie zgodzić, że metale warą prosto z mostu, więc pod jakiego wała by mieli jeszcze pisać teksty tak, żeby od tyłu brzmiały jak jakieś satanistyczne teksty i teksty, które by nawoływały do satanizmu. Poza tym chcę wam zwrócić uwagę, że metale są naprawdę bardzo religijni. Sam mogę się spokojnie przyznać, jestem katolikiem, o proszę, mam medali. Jestem chrześcijaninem i wierzę w Boga, no i co? Ja bym musiał specjalnie pisać teksty tak, żeby od tyłu brzmiały satanistycznie, bo jakby, bo wszyscy praktycznie słuchają od przodu tekstów. Poza tym muzykę tworzy się dla melodii przede wszystkim, dla wokalu też, ale przypomnijcie sobie pierwsze muzyki. Kurczę, co to? Beethoven sobie w mordę nagrywał kawałki z wokalem? Nie, on pisał muzykę, bo muzyka jest najważniejsza. Dlatego nie słucham dzisiejszego shitu, którego grają w radiach, bo to nie jest muzyka, bo tam nie ma żadnych instrumentów, tylko jest sam komputer. No, może tam 1% tak specjalnie pisze, ale to jest odsłuchiwanie na chama tych tracków i czepianie się Bóg wie czego tak naprawdę. Więc ja nie uważam, że metale piszą traki tak, żeby właśnie było słuchać od tyłu jakieś poglądy satanistyczne bądź coś, także walcie to, to jest nieprawda. W jakim programie obrabiasz filmy? Ile czasu ci to zajmuje? Czy podczas obróbki otrzymasz nagranie, stosujesz jakieś nakładki broadcast albo efekt autodac? Czy nagrywasz osobno dźwięk z gry, jak głos mówiony? Jakimi programami to robisz? Okej, wszystkie rzeczy są w napisach, ale powiem to naprawdę szybko. Obrabiam filmiki Camtasią, właściwie praktycznie wszystkie filmiki obrabiam Camtasią, do tego dochodzi Live Movie Maker, gdzie robię napisy. Od czasu do czasu używam Sony Vegas. To zależy, najłatwiejsze są display, robi się najszybciej, najczęściej mam po prostu zapisany szablon, czyli projekt i po prostu stawiam tam, mam intro, potem zmieniam odcinek, no i też zmieniam napisy. Gorzej jest z grami PC po mojemu, bo tam muszę już tam troszkę poskładać. Najgorzej jest na pewno z podsumowaniem, a potem jest Rock'n'Roll GMP. No to może mi maksymalnie, pamiętam jak robiłem Rock'n'Roll GMP, to mi to zajęło 8 godzin, ale teraz już jest lepiej, bo jakoś 3 godzinki, myślę, że to max. Nie otrzymam nagrania, nie używam żadnych nakładek, niczego, no chyba że dźwięk jest naprawdę krytyczny, to wtedy tam go jakoś tam edytuję. Najczęściej nagrywam mój głos od razu na gameplayu, no Mirilis mi to umożliwia, a po drugie ma tam te regulatory głośności, proporcje mikrofonów względem gry, także jest ok. Tylko jest pewien wyjątek, gdy nagrywam z konsol, to nie mam takiej możliwości, więc wtedy używam Audacity. Ile przeciętnie zajmuje u ciebie zmontowany film? Powiedzmy 20 minut. Mam tu na myśli miejsce na dysku oczywiście. Tutaj tak naprawdę trudno powiedzieć i trudno oszacować, ponieważ każdy film i każdy gameplay z danej gry szacuje i cechuje swoją wagą. Surowy gameplay na przykład z Minecrafta waży powiedzmy, nie wiem, 5 giga, a na przykład z Battlefielda 4 z bety może ważyć 20 giga, 25 giga, więc to może być różnie.
Także filmik taki 20-minutowy chyba maksymalnie, bądź średnio na 300-400 MB, nie pamiętam, żeby gigabajt jakiś 20-minutowy film przekroczył. No chyba, że to był Full HD i to była jakaś relacja, bądź coś, to mogłoby sam przekroczyć, na przykład jakieś tam GMP na trasie to potrafiło 3 giga ważyć. Natomiast jeżeli nagrywam z PlayStation, to filmiki tam 9-10-minutowe ważą 60 mega, także to zależy, czym nagrywamy i jakiej wielkości jest surowy materiał. Grałeś kiedyś w Worms for Mayhem? Nope. Załóżmy, że rozścieczony kot skakuje ci na głowę. Masz problemy, żeby go zdjąć, gdyż nieźle zaplątał ci się we włosach. Swoimi ostrymi paturami nieźle cię zadrapał i twoja twarz jest mocno zakrwawiona. A na koniec jedną łapą wydłubał ci oko. Co robisz? Matko Polko, kto zadaje takie pytania? Nie wiem, ponieważ nie potrafiłbym się postawić pod tą sytuację i... Ja rozumiem, że są różne rozścieczone koty i do takiej sytuacji może dojść, ale to jest jeden przypadek na milion. Czy dużo oglądasz filmów? Jaki ostatnio widziałeś? Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? Chodzisz do kina? 4 w jednym? Okej. Okay. Rzadko oglądam filmy, także rzadko chodzę do kina. Najbardziej lubię filmy komediowe. Ostatnio, jaki film ja ostatnio widziałem? Matko Polonko, nie potrafię ci powiedzieć, bo to nie było tak w miarę świeżo, aczkolwiek... Ostatnio z kumplem Weekend Cezarego Pazury oglądaliśmy. I ostatnio do kina naprawdę bardzo rzadko chodzę. Teraz, jutro idziemy wraz z klasą naszej, w związku z Dniem Nauczyciela, pani nas zabiera na film 63 dni chwały. Zobaczymy, co to będzie, to tam Polacy wyprodukowali. Z tego, co słyszałem, to jeżeli oglądaliście materiały z D-Day Hill, to tam w tym filmie brały udział właśnie Pantera i Hetzer, które również brały udział w D-Dayu. Także, no, ciekawie będzie, nie powiem. Ale no, komedię bardzo lubię, filmy przygodowe oraz filmy historyczne II wojny. To chyba najbardziej lubię. Załóżmy, że zły czarnoksiężnik rzuca na ciebie klątwę. Dokładnie mówiąc, przez miesiąc musisz przetrwać jako jakieś zwierzę. Moje pytanie w związku z tym, w jakie zwierzę byś się przemienił? Takie, które jest zarówno szybkie, jak i się nie wrzuca w oczy i takie, które może przeżyć w każdym środowisku. Kurczę, gdybym mógł, to bym się zamienił w bakterię, ale to nie jest zwierzę, więc jest to trochę trudniej. Myślę, że dobrym sposobem byłoby zamienienie się w szczura, w mysz albo w coś naprawdę małego i zaszycie się w lesie. Ja rozumiem, tam jest wiele, wiele tam różnych, nie wiem, słów i tak dalej, ale to też byłaby dobra opcja. Ewentualnie zamienić się w jakiegoś typowego polskiego ptaka, takiego małego, pokroju wróbel, sikorka, bo teraz idzie zima, więc właśnie na przykład dzwoniec, sikorka, cokolwiek takiego typowego dla Polski, żeby nikt nie zobaczył, że what the hell, na przykład jaguar biega po mieście, ale to też jest, było fajnie, tylko że w Afryce lepiej, nie? Teraz czy się nie walnąłem? Nie, chyba jaguary są w Afryce, jeżeli dobrze się nie mylę. Także no, coś co się nie rzuca w oczy, a jednocześnie może dużo. Jakie są twoje ulubione części koda? Call of Duty 1 z dodatkiem United Offensive, Call of Duty 2, Big Red One i trójeczka na PS2, mimo że jeszcze nie grałem, ale zaraz powiem dlaczego, są moimi ulubionymi, oraz World at War. Dlaczegoż to? Ponieważ te części dzieją się podczas II wojny światowej. Call of Duty z reguły miało być grą o II wojnie światowej. I jak zeszło właśnie na ten Modern Warfare i ten Black Ops, czyli wojna w Wietnamie, wojna w przyszłości, wojna teraźniejsza, to troszkę straciło według mnie sens, ponieważ tak samo jak Medal of Honor, zaczął być niżej oceniany. Tutaj Call of Duty jeszcze jakoś trzyma poziom, ale myślę, że właśnie Call of Duty powinno być w II wojnie światowej. Zobaczcie, ile jeszcze konfliktów drugowojennych nie zostało poruszonych, przynajmniej na PC-cie. Tutaj akurat teraz sobie na Xboxie przechodzę w Call of Duty 2 Big Red One, no i tam pierwsza kampania w Afryce 42, gdzie jest poruszany nieoficjalny konflikt anglo-francuski. Potem Bach ląduje na Sycylii, mam konflikt we Włoszech. No, czemu tego nie było na PC? Ja nadal czekam właśnie na kolejną część Call of Duty, gdzie będę mógł się wcielić jakiegoś drugowojennego żołnierza. I tak sobie czekam od World at War. A chciałbym na przykład się udać do Finlandii i wziąć udział w wojnie rusko-fińskiej i polatać sobie z Sułomi. To by było naprawdę fajne, a szkoda, że jeszcze tego nie ma. Masz GG? Mam. Czy planujesz robić profil na Ask.fm? Po co? Ja już mam podsumowanie, to mi chyba wystarczy, nie? A jeżeli jakiś kumpel będzie chciał się mnie o coś spytać, to po prostu mi napisze. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, czekajcie na kolejny odcinek, zasubskrybujcie mój kanał, natomiast jeżeli macie jakieś pomysły, bądź coś, piszcie komentarze. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wystarczającą ilość pytań.
Piszcie tych pytań jak najmniej, proszę, żeby nie doszło znowu do takiego przypadku, że przekładam pytania na kolejny odcinek, bo po prostu tak nie chcę. Także mam nadzieję, że w przyszłym odcinku odpowiem na wszystkie pytania, bo nie wiem jak teraz było, czy się uda wszystkie pytania zmieścić w jednym odcinku, czy nie, ale to zobaczymy. Także cóż, nie przedłużając, widzimy się w kolejnym odcinku. Nara.